Jesteśmy ci w Dolinie Kobylańskiej pod Krakowem z Darkiem Żurkiem, który od 12 lat szefuje szkole wspinaczkowej Klama. Dokładnie. Miałam łoić żabiego konia. Żabiego konia, ale... dokładnie, ale założyła nam grupka dzieciaków Trolka i Wędki. Tak. Więc jesteśmy, gdzie jesteśmy, powiedz? Pod Mnichem. I będziemy się uczyć na drodze, która jest podobno tej najłatwiejsza. Na tej skale tak, najłatwiejsza, natomiast ma ona wycenę 4, czyli bardzo trudno. Włażę do środka. No dobra. Damy ci tu jeszcze do uprzęży zestaw osobisty. One są takie, że jak zapnę, tak, zakręcę, tak, to on się nie otworzy. Tak, dokładnie. Dobra. Znowu stawiamy na bezpieczeństwo. A to? Sprzęt musi być atestowany. To jest przyrząd asekuracyjno-zjazdowy. Ja cię będę z takiego przyrządu właśnie. A widziałam, że linę wkładasz, tak, tak i... Dokładnie. No dobra. Tu musi być węzełek bezpieczeństwa, bo o tym ludzie teraz zapominają. Mhm. I jest bardzo dużo niebezpiecznych wypadków. Mhm. Ósemeczkę umiesz wiązać? Umiem, bo to z żeglarstwa. Wow! Ale jest pięknie, tam jak jest pięknie. Ja. Frajda! Dobra, robiłam co mogłam, odpadłam, ściana nie pokonała, ale tam widzę serce, taka dziura, że ona mnie kocha, ja do ciebie wrócę. Tak, tylko powiedz, ile dni trzeba tak naprawdę, żeby to opanować? Najkrótszy kurs to są kursy po drogach ubezpieczonych, 3-dniowe. Jeżeli potem osoba przez te 4 dni... I rokuje. Tak, nauczy się bezpiecznie wspinać i asekurować, to samodzielnie potem się nauczy. To mi się podoba. To jest bardzo dobra opcja, jeśli chcecie oglądać więcej naszych odcinków, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Bardzo się starałam, założyłam uprząż na siebie. No i mamy problem, bo masz źle założone nogawki. O nie, co za porażka, naprawdę. Muszę sobie ją ściągnąć. Pokaż mi, proszę cię, pokaż mi wszystko. Chyba.